Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem Wam o tym, co udało mi się przeczytać we wrześniu. A było tego sporo, ponieważ przeczytałam aż 12 książek, co jest jak dla mnie oszałamiającym wprost wynikiem. A jest to spowodowane dwoma delegacjami, na których właśnie we wrześniu byłam. Jedynym kanałem w telewizji anglojęzycznym było CNN, którego w ogóle nie miałam ochoty oglądać, więc po prostu sprzyjało to czytaniu. I najpierw Wam opowiem o czterech książkach, o których na kanale już mówiłam, więc możecie sobie po prostu tam zajrzeć, a ja za dużo tutaj nie będę się nad nimi rozwodzić. Pierwszą z tych książek przeczytałam na czytniku i była to Rewolucja kulturalna Franka Dikotera, czyli najnowsza książka z serii Historia wydawnictwa Czarne. Jest to książka właśnie o rewolucji kulturalnej, która miała miejsce w Chinach po wielkim skoku naprzód wprowadzonym przez Mao Zedonga. Bardzo serdecznie Wam polecam tą książkę, to jest naprawdę kawał świetnej historii, kawał przerażającej historii Chin, o których tak naprawdę no, każdy powinien chociaż coś wiedzieć. Ten autor napisał też dwie inne książki o właśnie Chinach, które zostały wydane w Polsce przez właśnie wydawnictwo Czarne. Serdecznie Wam polecam właśnie pierwszą z nich. Pierwsza z nich to była Tragedia Wyzwolenia, tak. I to była książka o czasach tuż powojennych, kiedy właśnie partia komunistyczna sięgnęła po władzę. Później druga książka już była wydana dosyć dawno, jeszcze w tej starej szacie graficznej. I jest to książka o Wielkim Głodzie, której jeszcze nie czytałam, ale na którą się czaję. Więc ogólnie polecam Wam tego autora. Kolejna książka, którą przeczytałam i którą chyba czytał każdy i o której słyszał już na pewno każdy, jest to książka Zgadnij Kto, Chrisa McGeorge'a. Nie będę Was zamęczać kolejnym mówieniem o nim, o tej książce, więc po prostu przejdźmy dalej. I tutaj mam książkę znowu z wydawnictwa Czarne i jest to Dreamland, opiatowa epidemia w USA. Czyli książka właśnie o tytułowej opiatowej epidemii, która miała miejsce na przełomie wieków, teraz w latach 90. i która tak naprawdę ciągnie się do dzisiaj. Skrajnie ciekawy temat uzależnienia Amerykanów od opioidów, które doprowadziło do śmierci bardzo wielu osób, a które było tak naprawdę całkowicie legalne, ponieważ te leki do teraz są legalne. Jest to naprawdę świetna książka i bardzo serdecznie Wam polecam obejrzeć o niej osobny film. I ostatnia książka, o której już co nieco pewnie wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy, czyli ostatnia recenzja Dziwniejsza historia Remigiusz Rodziński. Polecam Wam obejrzeć tą recenzję, nie jest zbyt pochlebna, ponieważ książka nie do końca mi się podobała i nie do końca spełniła moje oczekiwania. Niemniej niektóre fragmenty były naprawdę dobre i ta książka zachęci mnie do sięgnięcia po inne w tej kategorii właśnie, jeżeli chodzi o życie homoseksualistów w czasach wojennych i w PRL-u. I to wszystkie książki, które dla Was recenzowałam. Teraz książki z TBR-u z zeszłego miesiąca. I mam tutaj tak, Wojciecha Jagielskiego, Trębacz z Sembisy, Droga do Mandeli. Więcej ogólnie o tych trzech książkach opowiadałam Wam w poprzednim filmie właśnie o TBR-ze. Tam się troszkę bardziej rozgadałam, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tych książkach, to serdecznie zapraszam Was, żebyście tam sięgnęli, ponieważ tutaj no, nie chcę się powtarzać, bo mam jeszcze trochę tych książek do omówienia. Ale ogólnie no, Wojciech Jagielski podróżuje do RPA już po raz kolejny i pragnie się spotkać z Mandelą. Opisuje nam tutaj też całe życie Mandeli, więc mamy tutaj taką trochę skróconą biografię. Mamy tutaj też historię piłki nożnej w RPA, mamy historię apartheidu, jak to się stało, że on powstał. Więc no, serdecznie Wam polecam. Styl pisania Wojciecha Jagielskiego naprawdę jest świetny, świetnie się to czyta. Mamy tutaj też trochę samego Jagielskiego i jego rozważań, jeżeli chodzi o jego reporterską pracę. Kolejna książka z TBR-u, czyli Syn Filipa Mayera. Świetna saga rodzinna. Przez pokolenia właśnie przyglądamy się rodzinie, która żyła na pograniczu Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Zaczęła się ta saga właśnie w czasach, kiedy jeszcze Komancze często napadali właśnie na Amerykanów. Świetna, naprawdę bardzo dobra powieść. Na pewno nie jest to ani Cormac McCarthy, ani Steinbeck, chociaż troszkę jakby autor idzie w tę stronę, więc no, serdecznie mogę Wam ją polecić.
I ostatnia książka z tego TBR-u, czyli Bieżeństwo 1915, Zapomniani uchodźcy. Jest to po prostu książka o zapomnianych uchodźcach, którzy byli wysiedlani do Rosji właśnie w 1915 roku. I tak, byli wysiedlani, nie byli uchodźcami, ponieważ tak naprawdę wojska rosyjskie ich do Rosji wyganiały po prostu, żeby nie dostali się pod okupację niemiecką. A później w trakcie rewolucji bolszewickiej z powrotem wracali już do odrodzonego Królestwa Polskiego. I no, świadectwo tych ludzi jest przerażające, to co tam się działo. No, ciężko jest w ogóle to opisać, więc no, bardzo serdecznie Wam polecam, żeby zapoznać się z tym kawałkiem już zapomnianej często historii. I mamy jeszcze 5 książek, które przeczytałam. Pierwszą z nich przeczytałam znowu na czytniku i była to Gomorra. Już nawet nie pamiętam autora, ale gdzieś tutaj będziecie mieli jego nazwisko i ogólnie całą okładkę. Jest to książka, która była swego czasu bardzo popularna. Jest to książka przede wszystkim o Camorze, czyli o mafii neapolitańskiej. I autor miał bardzo duże problemy przez napisanie tej książki. Z tego co kojarzę, to on dalej się ukrywa, ponieważ no, Camorra nigdy nie zapomina i dalej ciąży na nim wyrok śmierci przez to, co opisał, ponieważ no, opisał cały system Camorry, opisał wszystko, czego ci ludzie się dopuszczają. I była to bardzo ciekawa książka, jeżeli chodzi na przykład o modę, o tych wszystkich największych projektantów, którzy właśnie korzystają z usług szewców, którzy żyją właśnie w okolicach Neapolu i jak to później mafia wykorzystuje. Więc no, to było naprawdę bardzo ciekawe. Ale z drugiej strony książkę czytało się dosyć ciężko, ponieważ było bardzo dużo powiązań tych mafijnych, powiązań rodzinnych, kto kogo zabił, kto później przejął władzę. I to wszystko były takie typowe włoskie nazwiska, plus jeszcze typowo włoskie pseudonimy, więc to czasami trudno było się w tym połapać. Ale no, książkę Wam mogę polecić. Dowiedziałam się tam sporo rzeczy, o których nigdy nie miałam pojęcia a propos właśnie mafii i tego, że tak naprawdę mafia nie zarabia przede wszystkim na narkotykach i na rzeczach nielegalnych, takich typowo nielegalnych, powiedzmy typu właśnie broń, narkotyki, tylko zarabia też dużo na budownictwie, na przykład właśnie wwozie śmieci, na wysokopółkowej modzie, więc no, serdecznie Wam tą książkę polecam. Kolejne, co przeczytałam, to Czarownice z Manning Street, Beth Underdone, i jest to książka inspirowana faktami, ponieważ taki człowiek jak właśnie Matthew Hopkins istniał naprawdę i naprawdę skazywał kobiety za bycie czarownicami na śmierć przez powieszenie. Zabił 106 kobiet, no i tutaj widać świadectwo właśnie tej siostry. Wiadomo, że to jest wszystko inspirowane tylko faktami, nie wiadomo, czy nawet Matthew miał siostrę. Ale no, książkę czyta się świetnie. To jest taka powieść, można powiedzieć, że na jeden wieczór, ale dobrze pokazuje, jak właśnie były traktowane kobiety w tamtych czasach, w XVII wieku, ponieważ bez żadnych tak naprawdę dowodów, tylko przez to, że ktoś kogoś nazwał czarownicą, można było zawisnąć. Więc no, serdecznie Wam tą książkę polecam. Ja na pewno zgłębię bardziej temat właśnie czarownic, ponieważ no, trochę to mnie zachęciło do sięgnięcia po jakieś inne lektury, może trochę bardziej historyczne właśnie w tym aspekcie. I kolejna książka to Rzeźnicy i lekarze, Lindsay Fitzharris, i jest to książka o Josephie Listerze, czyli człowieku, który wynalazł antyseptykę. Przed jakby właśnie wynalezieniem tej antyseptyki przez Listera operacje były jedną wielką makabrą. I tutaj szczególnie na początku książki jest opisanych kilka takich zabiegów, kilka takich operacji. Ja dzieliłam się z Wami właśnie zdjęciami tych poszczególnych stron z opisami tych operacji na moim Insta Stories. Najpierw dałam informację, że to jest dosyć makabryczne, więc jeżeli macie słabe żołądki, to nie czytajcie właśnie kolejnej karty. Bo trzeba przyznać, że no, autorka tutaj opisała wszystko bardzo, bardzo dokładnie, jak to się wszystko działo, jak to wyglądało, jak ludzie umierali i jak idąc do szpitala było prawdopodobieństwo, praktycznie 90%, że się z niego już nie wyjdzie właśnie przez różnego rodzaju choroby, przez powikłania po operacjach, różnego rodzaju zakażenia i tak dalej, i tak dalej. A później już tak mniej więcej od 1/3 mamy typowo historię właśnie Josepha, jego taką biografię, informacje, z czym musiał się zmagać podczas właśnie wprowadzania czegoś nowego, ponieważ tak jak wiemy, bardzo często, jeżeli ktoś chce wprowadzić coś nowego, jakieś usprawnienie, to ci, którzy
go jakby obserwują, chcą zostać z tym, co mają i jakby nie ufają nikomu innemu, kto chce coś ulepszyć. No to jest bardzo częste, w historii też to bardzo często było widoczne, więc tutaj nie jest inaczej. Serdecznie Wam polecam, ta książka też jest po prostu dobrze napisana i łatwo się przez nią płynie tak naprawdę, jak ją czytamy, więc polecam. I dwie ostatnie książki z kategorii True Crime, czyli pierwsza książka polskiej autorki Izy Michalewicz, Zbrodnie prawie doskonałe, policyjne Archiwum X. I w tej książce autorka przedstawia nam różne wydziały właśnie tego Archiwum X, jak to wygląda w Polsce. I przedstawia nam kilka wybranych przez siebie spraw, które zostały rozwiązane przez właśnie Archiwum X, albo które dalej są zagadką. O niektórych sprawach już wiedziałam, na przykład o sprawie Skóry, o niektórych sprawach dopiero teraz się dowiedziałam więcej, jak na przykład o morderstwie Jaroszewiczów, więc też serdecznie Wam tą książkę polecam. Ja lubię takie książki, gdzie są właśnie rozdziały, jest kilka rozdziałów, każdy rozdział jest o innej zbrodni, ponieważ no wtedy możemy się dowiedzieć więcej o właśnie danej zbrodni, ale nie jest to takie wydłużone na całą książkę, więc no bardzo było to ciekawe. I już ostatnie, co tutaj mam. Trochę mi już zaschło w gardle. Jest to książka Profil mordercy Paula Britona i jest to książka, która została wznowiona przez wydawnictwo Znak o brytyjskim profilerze. I to jest bardzo podobna książka do Mindhuntera Johna Douglasa, ale jednak uważam, że jest lepiej napisana, że autor nie skupia się tak bardzo na sobie, tylko skupia się typowo na sprawach, w których bierze udział. I ma chyba jednak trochę mniejsze ego niż pan John Douglas. Dlatego też właśnie ta książka podobała mi się o wiele bardziej od Mindhuntera. I dodatkowo są tutaj sprawy typowo z podwórka brytyjskiego, o których nie wiedziałam praktycznie nic. Jedynie chyba o jednej sprawie coś tam mi mignęło kiedyś, właśnie w sprawie uprowadzenia małego dziecka przez dwójkę innych dzieci. Więc też Wam polecam, można się dowiedzieć czegoś więcej, typowo o profilowaniu, ale też właśnie o różnych kryminalnych sprawach, które zostały rozwiązane, a także o problemach, z którymi muszą się borykać policjanci na co dzień, żeby właśnie niektóre sprawy rozwiązać. I to by było wszystko. W końcu 12 książek udało mi się omówić. I teraz Wam je tutaj podniosę, bo jest ich dosyć sporo, mam nadzieję, że mi się uda, żeby Wam wszystkie pokazać. Nie wiem, kiedy będzie kolejny miesiąc, żebym tyle przeczytała. Musiałabym chyba dostać co najmniej 2 tygodnie wolnego w pracy, a na to się nie zanosi, bo nie mam urlopu. Więc tak wygląda cały ten stos. Trochę tego jest. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was którąś książką z tego stosu. Dajcie mi znać, czy coś właśnie czytaliście z tego, o czym Wam dzisiaj opowiedziałam i dajcie znać, co Wy czytaliście we wrześniu. Może macie też jakieś fajne polecenia dla mnie na kolejny miesiąc. Dzięki jeszcze raz bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!